Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. I każdy, kto chciałby uzyskać odpowiedź tutaj na YouTube, ma możliwość, o ile skończył lat 18, ukończył lat 18, nie stawiam kart kobietom w ciąży i na kobiety w ciąży. Jak zadać pytanie? Jeszcze raz. Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. I każdy, kto chciałby uzyskać odpowiedź na YouTube, ma taką możliwość, jeśli ukończył lat 18 i nie stawiam kart kobietom w ciąży i na kobiety w ciąży. Jak zadawać pytania, aby trafiły tutaj na YouTube? W bardzo prosty sposób, ale macie dwie drogie możliwości. Pierwszą jest to portal Magiczne Wrota, odnajdujecie tam tarociska Agiatis, wysyłacie SMS-a na numer, który tam jest podany, zaznaczając, że chcecie na YouTube. Jeśli chcecie pozostać anonimowi, to też proszę o taką informację i wysyłacie, ja otrzymuję i odpowiadam Wam. Filmik instruktażowy jest również na dole pod filmem. Gdy klikniecie pokaż więcej w telefonie po prawej stronie macie taką strzałeczkę. Gdy to rozwiniecie, macie informacje pod filmem i pierwszy link jest filmem instruktażowym, jak zadawać pytania na YouTube. Druga forma kontaktu jest to Tip and Nation. Tam możecie również zadawać pytania i na tipie są pytania z automatu brane na YouTube, bo tam nie ma możliwości Wam odpisywania. Na dole pod filmem również macie informacje, czego ja potrzebuję, abym mogła postawić Wam kartę, zatem warto się z tymi informacjami zapoznać. Kim jestem? Jestem tarocistką Agiatis. Pracuję przy pomocy kart tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie i rytuały również nie są mi obce. Na mojej stronie Agiatis TV, zakładka usługi, zakładka rytuały, znajdziecie wszelkie tutaj usługi, które do Was mogą dla Was zrealizować, ale również na moim fanpage'u tarociska Agiatis, zakładka usługi, tam jest wszystko ładnie opisane, ale także możecie mnie śledzić na Instagramie, jestem tam jako Agiatis, tam też w Instastory zwłaszcza parę ciekawostek Wam podaję, zatem jeśli chcecie być na bieżąco, to zapraszam Was również tam do śledzenia. Przechodzimy, moi drodzy, do Waszych pytań i teraz tak, mam troszkę na tipie, mam troszkę na magicznych wrotach, idziemy na początek na tipa. I teraz tak, oczyszczę karty tutaj. I teraz tak, Maria, proszę o anonim i odpowiedź na YouTube. Jakie on ma uczucia względem mnie i nad czym powinniśmy popracować, a może powinnam odpuścić? Już patrzymy, jakie on ma tutaj wibracje. On musi się uwolnić od jakiegoś schematu, który nosi w głowie aspektu kobiety rodzinnej bądź od decyzyjności kobiety rodzinnej. Może to być mama, babcia, znacznie starsza siostra, ciotka, jakkolwiek. W każdym razie energia żeńska zbyt mocno rzutuje na jego życie w aspekcie związków przede wszystkim. On się od tego musi uwolnić. Czasem nazywamy to przecięciem pępowiny, czyli decyzyjność ja sam, a nie, że ktoś mi w tym pomaga, zwłaszcza kobieta rodzinna. Na tej zasadzie to jest to. Zaraz zobaczymy, jak tam jest dalej. 2, 3, 6. Nie jest to łatwy człowiek związkowy. Teraz nie jest to dobry moment, aby on wchodził do końca września w jakiekolwiek relacje, bo jeżeli w tym czasie będziecie chcieli coś aktywować, to będzie to tylko na chwilkę. Jeżeli on w tym czasie z Tobą nie zakończy znajomości, najprawdopodobniej zostaniesz przy nim. To znaczy będziesz obecna w jego życiu. Zaraz w kartach zobaczymy, co on tak naprawdę do Ciebie czuje i co możecie dla siebie zrobić. Okej, włączamy kamerkę i już patrzymy. Zobaczymy, jakie on ma uczucia względem Ciebie, co on też tu myśli, co on tu ma też w
głowie, co on tu ma w sercu, co on też chce zrobić. Powiem Ci tak, jeżeli chodzi o jego osobę, on się musi rozliczyć z przeszłością. On też podsumowuje Twoją osobę, takie mam wrażenie, ale też mam pokazane jakąś taką straszną upartość przy nim. No, uważałabym na kontakty z tym mężczyzną, bo jeżeli ja mam czwórkę monet w zamiarach mężczyzny w stosunku do kobiety, bardzo często mi to pokazuje, że ten mężczyzna traktuje kobietę jak swoją własność. I nie jest to przyjemne dla kobiety, bo musi się tłumaczyć później z każdego dosłownie postępku, z każdego wyjścia ewentualnie. W każdym razie nie jest to takie przyjemne. Zatem, jeżeli chodzi o jego osobę, to jest tak, nad czym powinniście popracować? On powinien się rozliczyć ze starymi schematami. W sercu powinien iść w zgodzie ze sobą, a nie oszukiwać siebie i swoich uczuć. Czwórka monet mówi mi, że on nad tą upartością musi też popracować. Mam też pokazane tutaj, wy jesteście oddaleni albo emocjonalnie, albo odległość faktyczna, fizyczna, choć w szóstce mieczy różne są historie, bo Rydwan gdyby tu stał, to jest duże prawdopodobieństwo odległości fizycznej. Szóstka mieczy mówi o odległości emocjonalnej, że się to oddala, ale również możliwy kontakt, nazwijmy to w formie na przykład nie face to face, będzie Wam tutaj przeszkadzał, że jeśli będziecie rozmawiać przez telefon, pisać do siebie, to Wasze słowa nie są tak interpretowane, jak powinny. Mam wrażenie, jeżeli chodzi o tą osobę, zostaną zburzone struktury i Ciebie czeka nowa miłość. Pozwól sobie na nią. On nie jest gotowy na to, żeby tworzyć relację partnerską stałą. On musi jeszcze wiele rzeczy przepracować w sobie. Dosłownie tak. Pozdrawiam Cię serdecznie. Anonim. Agiatis. Wydaje mi się, że cały czas zmijam się ze szczęściem. Nic nie układa się tak, jakbym chciała. Czy jest coś, co mnie blokuje? Czy to jakaś karma, złorzeczenie innych? Pozdrawiam. Po pierwsze, sama nakładasz na siebie niefajne wibracje, pisząc skróconą datę urodzenia, bo możesz chcieć pracować na siebie, możesz próbować dokonywać zmian, pracujesz i nagle pisząc do mnie SMS-a, pokazujesz się wszechświatu nie tą osobą, którą jesteś. Pisz całą datę tutaj, tak? Bo tu jest skrócony rok. O to chodzi. Zgubiłaś jedynkę w tym wszystkim, bo 1 plus 9 jest 10, czyli jedynkę zgubiłaś, tak? Zaraz Cię policzę, jak tutaj wygląda. 1, 2... 17, 8. Musisz uważać na, na te osoby, z którymi się stykasz, bo ściągasz innych energię do siebie. Ktoś może zabierać od Ciebie dużo i zostawiać Ci niewiele. Jesteś bardzo osobą podatną na wampiry energetyczne, świadome czy mniej świadome. W każdym razie coś takiego. Zaraz zobaczymy, jak to u Ciebie wygląda. Czy jest coś, co Cię blokuje do szczęścia? Co jest powodem, że mija Cię szczęście? Co jest powodem? To jest to szczęście, koło fortuny, tak? Co tutaj to blokuje? Nie pokazujesz się wszechświatu taka, jaka jesteś. Jesteś tak jakby ukryta za maską, ale zobaczę, co Ci odcina właśnie to poczucie szczęścia, czy też do szczęścia. Masz złorzeczenie od jakiejś kobiety, która jest o coś zazdrosna. Tak, dokładnie. Zatem złorzeczenie, klątwy nie widzę, złorzeczenie owszem, ciemnowłosa kobieta, warto, żebyś się energetycznie oczyściła. Możesz to również zrobić sama. Ja nagrałam nawet z tego tytułu filmik, zatem poszukaj u mnie na playliście i spróbuj sama. Gdy to nie pomoże, wtedy jestem w stanie pomóc ja bądź ktoś inny ze świata ezoteryki, to nie muszę być koniecznie ja, ale też jakbyś chciała z tego skorzystać, to jak najbardziej, ale spróbuj na początek samodzielnie. Pozdrawiam Cię serdecznie, idziemy na magiczne wrota.
Okej. A tutaj mam pytanie na mailu, ale nie mam maila od tej osóbki. Zaraz to naprawimy. Kochana Agiatis, dziś miałam rozmowę w sprawie pracy do firmy. Krok drugi to rozmowa w biurze. Czy będą mną zainteresowani i zaoferują pracę? Dziękuję. Dobrze, już patrzymy. Czy ta firma będzie tobą zainteresowana? Czy ta firma będzie tobą zainteresowana? Czy ta firma będzie tobą zainteresowana? Czy ta firma... Aż się karty wracają. Czy ta firma będzie tobą zainteresowana? Już patrzymy. Czy ta firma będzie tobą zainteresowana? Czy ta firma będzie tobą zainteresowana? Wiesz co, ja mam w ogóle przedziwny układ kart w związku z tą firmą. Mam pokazane tutaj na dzień dobry jakieś przetasowanie, jakieś przemieszczenie, czy też kwestia tego, tak jakby rozmowa w biurze. Ja mam tutaj raczej inna forma, bo tu jest to, co pomoże zrzucenie z tych struktur, tak? Jakby ta rozmowa nie do końca miała być w takiej formie, jaką ty myślisz, żebyś to zrzuciła. To, co nieunikniona dwójka kielichów, jest spotkanie i jest możliwa umowa jak najbardziej, ale ja tu mam jakieś przeszkody, jakieś... ważne, żebyś ewentualnie ty, szóstka mieczy z szóstką buław, mówi mi o... Razem to jest 6, 6, 12, 12 to wisielec. Mówi o zatrzymaniu, żebyś się nie spóźniła, żeby coś się nie zadziało takiego, że poprzeszkadza ci czas. To jest właśnie to. Zatem mam wrażenie, że oni finalnie będą tobą zainteresowani i jest możliwe podpisanie kontraktu, bo sprawiedliwość mówi mi często o umowach, o kontraktach. Zatem tak to wygląda. Przepraszam was bardzo za te odgłosy, które słyszycie. No ale u nas ciągle trwa praca remontowa i nic z tym nie potrafię zrobić. Idziemy dalej. YouTube Anonim. Spotka się ze mną, proszę o opisanie kart, sama się ich uczę. Zobaczymy, co karty tutaj podpowiedzą. Jeżeli czujesz, że karty mam opisać, to to robię. Czy on się z tobą spotka? 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 Ja powiem tak, finalnie nie. Dlaczego? Karta siły. Karta siły mówi o jakby myśleniu o tym w tym kierunku. Są jakieś lęki i obawy przed zaproszeniem czy też wyjściem tutaj. Niby jest pokazane, że to ty raczej powinnaś wyjść w tym kierunku, nie on z tobą, bo to jest to, co pomoże. Ty wyciągasz rękę, ale ja mam wrażenie, że po tym do tego spotkania finalnie może nie dojść, bo mam tutaj jakieś czarowanie. Siódemka kielichów mówi o przedstawianiu rzeczywistości nie taka, jaka jest faktyczna. To jest takie błądzenie. No i finalnie czujesz się oszukana. Zatem mam wrażenie, że on nie spotka się z tobą. Tak to widzę. W przeszkodzie jest karta lęku i jakby obawy przed zaproszeniem, obawy przed podążaniem w tym kierunku. To, co ci by mogło pomóc, to jest właśnie twoje wyciągnięcie ręki, ale ja mam wrażenie, że mimo, iż nazwijmy to termin, może być ustalany, to i tak do tego spotkania nie dochodzi. Zatem musisz zmienić bieg zdarzeń, a czy też realizacji, żeby to się mogło zadziać. Pozdrawiam cię serdecznie. I tutaj kolejne pytanie. To nie jest na YouTube.
To nie jest na YouTube. To nie jest na YouTube. Tutaj. Film anonimowo. Proszę, jak nie postrzegaj, co mnie sądzi, myśli. Dziękuję i pozdrawiam. Zobaczymy. Jak cię ta osoba postrzega? Jak ta osoba cię postrzega? Już patrzymy, jak ta osoba cię postrzega. Co ona wnosi w tą relację? Co ona myśli? Co ona tutaj ma w głowie, w sercu, co chce zrobić? Jeżeli chodzi o tą osobę, mam wrażenie, że ona może powracać do spraw, które gdzieś tam już powinny być w niej zamknięte. Mam pokazany jakiś dyskomfort, który może ona wprowadzać, bądź ty wprowadzasz w jej głowie, jakiś mętlik, tak jakby nie wiedziała, jak się zachować. Czasem jest tak, że za bardzo nam zależy i robimy głupoty na tej zasadzie. Jeżeli chodzi o kwestię serca, mam pokazane 10 monet. Niby piękna karta, ale w uczuciach ona mi pokazuje o tym, że ta znajomość w jakiś tam sposób coś mi daje. Żeby nie powiedzieć interesowność, bo interesowność to jest bardzo mocne słowo. Mam też pokazane, że ona cię postrzega i też idzie w twój intelekt. Jesteś bardzo mądrą według jej oceny osobą, ale zwróciłabym uwagę na jej osobę, żeby ona się czasem nie uwiesiła na tobie, bo karta jest diabła, jakaś toksyczność jest w niej. Ja nie mówię, że ona jest złą osobą, absolutnie nie. To, co was tu łączy, co was podzieli i was podzieli jakieś półprawdy, kłamstwa, bo któraś z was nie będzie szczera i to się rozproszy na inny poziom. Jakby tutaj znowu jakieś ograniczenia. Tu jest każda idzie w swoją stronę, próba pojednania. Zatem tak to widzę. Ja pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że wystarczająco anonimowo. I napisała do mnie, no właśnie, i nie wiem teraz kto, bo nie mam ciągłości SMS-ów, zaraz idziemy dalej. Madziu, pytanie na mailu. Dobra, i znowu. Ja was bardzo przepraszam za te odgłosy, no ale nic z tym nie zrobię. Zobaczę, czy to jesteś, to nie jesteś ty, to jest inna data. Czyli to jest druga. Tu. To nie to. Okej. Dobra, to teraz sprawdzimy w kartach, bo tutaj było pytanie. Dobrze, to można ze sobą połączyć, czy zaproponują ci. Zobaczymy, co karty na to. Co karty na to. Powiem ci tak, bądź cierpliwa, jeżeli chodzi o tą sytuację. Mam pokazane, że będziesz nie tylko ty jakby starać się o to miejsce i że ta osoba może spowodować, że ty się poczujesz gorzej, nie czuj się gorzej. Ale tak to może być to z tym powiązane, co mi piszesz na mailu. Pozdrawiam i sukcesów życzę. Idziemy dalej. Dzień dobry, dziękuję bardzo za wcześniejsze odpowiedzi. Bardzo mi pomogła. Czy moje małżeństwo się rozpadnie, czy nie? Czy powinnam dać kolejną szansę, czy nie? Już patrzymy.
masz opiekę od wszechświata, no jakakolwiek historia miałaby się nie dziać, to i tak w ostatnim momencie czmychniesz od najgorszego, dosłownie tak. Taka jest tu podpowiedź i nie możesz czuć się winna za czyny kogoś, bo ty masz w dacie urodzenia coś takiego, że możesz się wstydzić za czyny kogoś bliskiego, właśnie męża, właśnie dziecka, właśnie kuzyna, koleżanki, przyjaciółki, ktoś coś zrobi nagannego, a to ty bardziej się wstydzisz i przejmujesz. Nie możesz tak robić. Ale zobaczymy, jak to wygląda. Czy twoje małżeństwo będzie ulegało rozpadowi i czy tutaj warto dać szansę? Co on tu ma w głowie? Co on ma w sercu? Co on chce zrobić? I jaka tu jest historia po twojej stronie? Co wam tu przeszkadza? Co jest do przepracowania? Jaka jest możliwa przyszłość tego małżeństwa? Ja powiem ci tak, ja cię widzę szczęśliwą, ale przy innym mężczyźnie. Z kimś innym będziesz tworzył opłat rodzinny. Tak mi się tu w kartach finalnie pokazuje. I teraz tak, jeżeli chodzi o twojego męża, ja mam pokazane, że on nie mówi całej prawdy. To są półprawdy. To jest tak, bo nie zrozumiesz, bo on mu się wydaje, że coś nakręcisz się. W sercu on sam nie wie, czego chce, bo mi się pokazuje dziewiątka kielichów, czyli pokazuje emocje takie, jakie jemu się wydaje, żebyś chciała widzieć na ten moment. A idzie z jakąś kutliwością i niewłaściwą komunikacją, to jest to. Dwa, trzeba się określić, wprowadzanie dyskomfortu i trzeba też zobaczyć inną stronę tutaj medalu. Mam też pokazane, że wy będziecie dokonywać wyboru, nie idealizować i nie zamiatać pewnych spraw pod dywan i każdy idzie w swoją stronę. Tu jest później próba pojednania, bo o to też pytałaś, rzekoma praca nad tym związkiem, która jakby nie do końca będzie się realizowała tak, jakbyś chciała. Dokładnie tak, tu jest karta dziesiątki kielichów. Dziesiątka kielichów mi pokazuje inną rodzinę, a nie rodzinę, bo jakby była tu dziesiątka monet, to jest to po linii pokolenia. Dziesiątka kielichów mnie niestety pokazuje inny układ partnerski. Do 4 lat cię najprawdopodobniej, jeśli sobie na to pozwolisz, karty pokazują cię w innym środowisku rodzinnym. Pozdrawiam cię serdecznie. Ja nie mogę ci nakazać, dać, nie dać szansy. Ja ci pokazuję historię, a ty wybierasz, czy ona ci odpowiada. Ściskam cię bardzo mocno. Idziemy dalej. Tutaj. Odpowiedź na YouTube. Dobrze. Czy gdybym została w pracy, sytuacja unormuje, czy będzie dalej dwuznacznie się zachowywał? Dobra. Czy gdybyś została w pracy, sytuacja z... Tak, jeżeli chodzi o kwestię tego, żebyś została, tu karty mówią bądź konsekwentna i jeżeli będziesz jakby tutaj konsekwentnie podążała w swoją stronę, będzie to dwuznaczność, może się, nazwijmy to, unormować, ale nie możesz bezpośrednio wywalić mu to w oczy, bo on tego nie zrozumie, może być kwas. Ale możesz w tym kierunku podążać, ale tak jakbyś musiała ciągle zakładać maskę. Czy ci to odpowiada? No to będziesz wiedziała ty. Pozdrawiam cię serdecznie. A czy ty nie myślałaś coś o swoim biznesie? Bo ja finalnie widzę u ciebie coś pracującą na siebie, nie na kogoś. Droga Agiatis, mam zaproszenie na jutro, czwartek, na wyjście... Czy iść, czy odpuścić? Dobra. Czwartek, spotkanie integracyjne z grupą ludzi. Czy iść, czy odpuścić? Czy to spotkanie integracyjne podążać, czy też odpuścić? Czy podążać na to spotkanie,
wyjście integracyjne. No ja mam wrażenie, że ty nie masz ochoty. Po prostu tutaj, co pomoże odpuścić. Odpuścić. Dlaczego? Już tłumaczę. Karta dziewiątki mieczy. Jeden dzień dobry, już sobie zobaczymy, co będzie, ale ja jakby nie mam ochoty. Mam też pokazane, że tutaj nie do końca widzisz jakby całości obrazu, jeżeli chodzi o tych ludzi. To, co pomoże, piątka denarów, nie idź, zubożenie. To, co nieuniknione, gdy zostaniesz, jakby pójdziesz tam, to mam wrażenie, że nie do końca wszyscy są tam szczerzy. Mag mówi o... jeżeli chodzi o spotkanie integracyjne, w moim osobistym jakby odczuciu, one różnie się kończą. Dla ciebie to spotkanie nie jest korzystne. Niektórzy mogą jakby w tym czuć się jak ryba w wodzie, ale nie wszyscy są komfortowi. Po takich spotkaniach zazwyczaj są później opowiadane różne historie, a tobie to nie jest potrzebne. Zatem tak to widzę ja. Pozdrawiam cię serdecznie i daj znać, jak tam się odnosisz do tej prognozy. Idziemy dalej. Witaj, Agiatis. Czy możesz zobaczyć dom, który dziś... witam, Agiatis. Czy możesz zobaczyć dom, który dziś jedziemy oglądać? Czy to będzie ten właściwy i czy się uda? Dom, który idziecie dziś oglądać. Rozumiem, że to jest na dzisiaj w sensie, tak? Film, który... dom, który jedziecie oglądać, czy to... o, ten właściwy. Czy to będzie ten właściwy, czy się uda? Czy to jest to? Czy to jest to? Czy to jest to? Już patrzymy tutaj. Czy ten dom, który dzisiaj chcecie oglądać, to jest ten właściwy? I czy to jest to? No nie. Nie, to nie jest ten właściwy. Siódemka mieczy... siódemka mieczy na dzień dobry, to jest karta, która mówi o półprawdach. Zresztą wiecie, tak? Daj sobie szansę na coś innego. To, co pomoże, wykaż to, co jest tam przygniatającego. Dosłownie tak. Mam wrażenie, że to nie jest ten dom. Nie do końca on jest właściwy energetycznie dla was. Dobra, idziemy dalej. Opis, dobra, już mam, okej. Już mam i już tu idę do tego maila. I gdzie ty jesteś, moja droga? To nie to. I to jest tu, dobra. I tu jest pytanie. Co jest korzystniejsze? Mediacje czy ta druga historia? Dobra, zobaczymy. Co jest dla... was korzystniejsze. I teraz tak, mediacje. Co jest korzystniejsze? I ta druga historia. Faktycznie to jest odwlekanie, to co jakby mówisz, piszesz w tym historii. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o mediację, one mi się mimo wszystko korzystnie pokazują. Już powiem ci dlaczego. Ta karta jest na dzień dobry, bardzo fajna, rokująca. Karty pokazują, żebyś coś zmieniła albo w innym miejscu to zrobiła, niż będzie to nakazane, albo nie wiem, zmiana miejsca, bo tu ja mam pokazane zmianę miejsca i ono będzie właściwe i dla ciebie korzystne. Zatem tak, ja mam też pokazane, że ktoś na te mediacje jakby może chcieć w tych mediacjach przeszkadzać.
zwróć proszę na to uwagę. To są te. Druga historia, o którą pytasz tutaj, mam tu w odłożeniu w czasie, tak? Mam też pokazane, że tu jest karta stop. Coś w tym będzie bardzo mocno przeszkadzać. Wydawało się będzie, że to jest korzystniejsza informacja, czy też korzystniejsza droga, ale ja mam pokazane rozdrapywanie ran, przeciąganie w czasie, jakby niepoważne potraktowanie i straty. Ja mam przy tej drugiej opcji raczej niekorzystniejszą historię. Zatem według kart mediacje są dla Ciebie korzystniejsze w całości. Oczywiście pozostawię decyzję ostateczną Tobie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. Ostatnie pytanie. Film. Witam Cię, Madziu, raz jeszcze. Mam pytania, mianowicie, czy coś przy mnie jest? Jeśli tak, to co to jest? Dobra, już patrzymy. Czy coś przy Agnieszce jest? Jeśli tak, to co to jest? Co to jest? Czy coś przy Agnieszce jest? Jeśli tak, to co to jest? Czy coś przy Agnieszce jest? Jeśli tak, to... co to jest? Okej. Tak, jest. Jest. Coś toksycznego mi się pokazuje ze strony męskiego. Jakaś toksyczność, jakieś złorzeczenie, może nawet urok, jeżeli chodzi. To może też definiować trudnościami w sprawach materialno-finansowych także. Coś może Ci się rozjeżdżać, upłynniać, rozpłynniać. W każdym razie coś takiego mi się tu pokazuje. Aspekt męski. Złorzeczenie, możliwy urok tutaj, co utrudnia w sprawach jakby finansowo-zawodowych, coś takiego, rozjeżdża Ci się to, albo może Ci się rozjeżdżać, bądź musisz o coś więcej jakby walczyć, o pewne rzeczy intensywniej zabiegać. Zatem taka jest historia. No, jakby coś nie mogło się dokonać, a w zasadzie powinno. Zatem tak to widzę ja. Dziękuję Ci bardzo za zaufanie i mam nadzieję, że ta informacja Ci pomoże. Tego osobnika znasz, bo to jest król buław. Król buław to jest osobnik swojego otoczenia. Były może były partner, były mąż, jakiś kolega. W każdym razie ktoś, kogo znasz. Taka jest historia. I teraz to było ostatnie pytanie. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za zaufanie, za komentarze, za lajki, za maile. Dzisiaj dostałam przepiękny mail od mojej klientki. Na tyle silny energetycznie, że aż się wzruszyłam. Zatem będę kończyła, moi drodzy, bo te wiercenia po prostu rozkrajają mnie też energetycznie. I widzicie, że jest przerwa w momencie, kiedy ja jest wiercenie i później idę dalej. Zatem, co by nie przedłużać, wszystkiego co najlepsze, całuję i pa, pa!